Mimo iż w szkołach fryzjerstwo nie jest już tak popularne jak kiedyś, to ciągle pozostaje ono jednym z najpopularniejszych zawodów. My jako Katowicka Izba Rzemieślnicza szkolimy i potwierdzamy kwalifikacje zawodowe w 75 zawodach rzemieślniczych i od lat niezmiennie na pierwszym miejscu jest zawód fryzjera. Młodzi ludzie chętnie ten zawód wybierają, a z drugiej strony patrząc też na statystyki, czy potrzebujemy na przykład fryzjerów, można zadać pytanie. To wystarczy przejść się chociażby po mieście Zabrzu i zobaczyć. Nadal tak jest, że pracodawcy poszukują pracowników w tym zawodzie. Zabrzański Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców jest jednym z nielicznych zrzeszonych w Katowickiej Izbie, które organizują podobne konkursy skierowane do uczniów pracowników młodocianych z klas pierwszych, drugich i trzecich. Bardzo dużą uwagę dawno, dawno temu i również teraz przykłada się do ucznia, do jego umiejętności zawodowych. I organizując ten konkurs, to mamy możliwość sprawdzenia się, na jakim etapie który zakład jest po prostu. To, co te dziewczyny stworzyły dzisiaj, to uważam było godne podziwu, a więc ten czas przepracowany w naszych zakładach nie poszedł na marne, a wręcz odwrotnie. Uważamy, że idziemy w dobrym kierunku i to między innymi naszym celem jest, żeby to sprawdzić, na jakim etapie my jesteśmy. No a ci, którzy nie uczestniczą, no dużo tracą na tym. Jak podkreśla prowadząca konkurs Małgorzata Dietrich, która od lat prowadzi własny zakład fryzjerski, najważniejsze to właśnie zdobywanie doświadczenia. Cieszę się, że tyle osób brało udział, bo zaczyna się w takich konkursach od ostatniego miejsca, a później się te miejsca troszeczkę przesuwają do przodu, ale już samo zapoznanie się z tym konkursem, tak jak dzisiaj Państwo widzieli, młodzieży jest dużo, to już wie, że inna jest praca na konkursie, znaczy przy konkursowych fryzurkach, inna jest praca salonowa, inna jest szkolenia techniczne, więc tutaj ja myślę, że młodzież, jak zdobywa tą wiedzę, bywa na tych konkursach, to z żadną pracą nie będzie miała problemu w salonie fryzjerskim. Uczymy się fryzur, to jest to, bo ćwiczymy i zawsze no, jakiś tam daje jakieś tam punkty. To, że umiemy robić fryzury, możemy na przykład na wesela stroić tam panie, to też jest to. Czemu w ogóle fryzjerstwo? Czemu wybrałaś ten kierunek? Lubię robić włosy. Lubię robić włosy, lubię kontakt z ludźmi. Gotowe fryzury oceniało trzyosobowe profesjonalne jury. Oglądałyśmy, jak jest praca wykonana, czy jest ładnie wyczesana, potem pomysł i oczywiście jak główka była przygotowana, czyli makijaż, ubranie, to jest bardzo, bardzo ważne. Te wszystkie dziewczyny, które brały dzisiaj udział w konkursie, wszystkie mają predyspozycje, dlatego że każda z nich odważyła się na to, żeby wziąć udział w konkursie fryzjerskim, a to jest u fryzjera bardzo dużo. Była taka fryzura, która zrobiła największe wrażenie? Tak, była. Może nie była to fryzura jakaś bardzo fantazyjna, ale była pięknie wyczesana, bardzo ładnie ułożona. Była czysta przede wszystkim, więc dlatego dostała najwyższą notę. Zwyciężczynią trzeciego otwartego konkursu fryzjerskiego kolorowe nożyczki w kategorii damska fryzura wieczorowa z elementami plecionek i warkoczy została Martyna Twarowska. Duże zaskoczenie? Jeszcze jak? Nie, naprawdę nie miałam pojęcia, bo to miało być z elementami tych wszystkich plecionek i tak dalej, a jak tutaj widać, nie ma ani jednej. Skąd pomysł na fryzurę? Z szefową. Sobie oglądałyśmy różne właśnie filmiki na Facebooku, może na Facebooku, na YouTubie i tak jakoś ta przypadła nam do gustu. Można się fajnie sprawdzić, zobaczyć jak w ogóle swoi rówieśnicy pracują, jakie mają metody i tak dalej, więc myślę, że to są dobre pomysły. No i można być tak mile zaskoczonym. W kategorii strzyżenia męskiego najlepsza okazała się Judyta Worach. Konkursowi towarzyszył także profesjonalny pokaz fryzjerski.